TVG9, Klaudiusz Wesołek. Jakiś czas temu w TVG9 mogliście oglądać dwa wywiady z Wojtkiem Mazurem. Na jednym występował wraz ze swoimi kolegami z Komitetu Obrony Pomnika Katyńskiego. Aktualnie Komitet Obrony Pomnika Katyńskiego jeszcze z kilkoma innymi organizacjami polonijnymi organizuje 31 marca 2019 roku protest środowisk polonijnych w USA, protest Polonii Amerykańskiej przeciwko żydowskim roszczeniom do mienia bezspadkowego oraz przede wszystkim przeciwko amerykańskiej ustawie S447, która te roszczenia żydowskie wobec Polski wspiera. Także będzie to protest przeciw zakłamywaniu historii i oskarżaniu Polski o współudział w Holokauście. Też trzeba to powiedzieć, protest przeciwko haniebnej postawie polskiego rządu, polskiego MSZ w tej sprawie. Protesty odbędą się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Los Angeles, Hartford i Filadelfii. Także wszyscy Polacy, cała Polonia mieszkająca tam powinna się stawić walnie. No ci, co mieszkają w innych miastach, też powinni wsiadać w samolot czy jakimkolwiek innym środkiem komunikacji dotrzeć do tych miast i wziąć udział w wielkim proteście Polonii.